Bo w końcu, jeżeli już odpalę prąd w jednej, to w drugiej końcówce będzie napięcie i jakby ktoś to dotknął, to mogłoby kogoś zabić. Pewnie po jakimś wypadku, plus jeszcze ten gaźnik, to za dużo roboty dla nas. Znowu nielegalnie, ale cóż, będzie trzeba to ogarnąć tutaj w tej Portugalii. No i dzień dobry, witam w nowym odcinku. W nowym odcinku, który będzie prawdopodobnie, może, a kto to wie w ogóle, może będzie to odcinek o kupnie nowego naszego pojazdu do naszego kampera. Jak wiecie, skuter został ukradziony i trzeba kupić nowy skuter. Jest z tym duży problem, ale wygląda na to, że może się coś uda, dlatego nagrywam ten odcinek, bo po 2 tygodniach szukania jest skuter, więc zaraz ruszamy po niego. Zobaczymy, czy będzie na tyle fajny i odpowiedni, niezepsuty, nie wiadomo jak to w Portugalii. Trochę podobne do tego, co mieliśmy Hondy SH 125. Jak będzie wyglądał cały proces, rejestracja, sprzedaż w Portugalii, no nie wiemy, ale się dowiemy za chwilę, więc chodźcie z nami, zobaczcie jak to też wygląda, bo może Wam się taka informacja kiedyś przyda. Kupiliśmy już nowe pasy też, żeby zahaczyć ten skuter w razie co i też kilka innych rzeczy, mianowicie pokażę Wam tutaj takie coś i takie coś, ale to wszystko będziemy robić później, bo to jest drugorzędna sprawa, na razie najważniejszy jest skuter. Na razie ruszamy. Dobra. Jesteśmy na parkingu, na którym jakiś czas temu byliśmy. Szukamy tego skutera tutaj w tej okolicy, ale nic nie ma i w końcu musieliśmy wrócić do Faro, bo niby tutaj więcej tych skuterów, ale no cóż. Odłączamy się z prądu i ruszamy. A propos prądu. Słuchajcie, nie warto kupować takich tanich przedłużaczy. Coś tu się stało z tym przedłużaczem i normalnie wywalił bezpiecznik w przedłużaczu. Nie spodziewałem się tego, bo po prostu nie było prądu w przedłużaczu, ale prąd w gniazdku był. To nie, że bezpiecznik gdzieś tam wywalił, tylko tutaj. Musiałem wcisnąć ten przycisk. Dziwna sprawa. Tutaj są ogólnie napisane parametry. No i ogólnie nie przekroczyłem tych parametrów, bo tutaj niby na rozwiniętym przedłużaczu jest 3200 W, a na zwiniętym 1100. Najtańszy przedłużacz. I takie są efekty. No z tą stopą ciągle wieczny problem, ale co zrobić? Przecież nie dam rady tego teraz rozbrajać i tutaj szukać, co tu się może dziać nie tak, ale jakoś ręcznie sobie daję radę. Okej, jesteśmy na miejscu, kurde, w tym miasteczku Quarteria, w którym jesteśmy, to bardzo mało miejsca, ale udało się coś znaleźć tu przy takim stadionie. Zaparkowałem tak, w razie co fajnie, bo rampa będzie na podwyższeniu, to łatwiej będzie wjechać z tym skuterem. No mam nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę. Nie mówiłem Wam co to za skuter. Peugeot Tweed 125 też i za 1260 euro jest umówione, znaczy nie jest umówione, tylko tak jest w ogłoszeniu. No i będziemy zaraz tutaj się negocjować, zobaczymy też to jak to wygląda, nie wiem czy uda mi się coś tam nagrać, no ale kamerkę z tyłu mam włączoną, może uda się zrobić transakcję tutaj przy tej kamerce, ona nagrywa ciągle, więc może uda się coś tam wrzucić, zobaczymy jak to wyjdzie. Co chciałem jeszcze powiedzieć, wjechaliśmy praktycznie w centrum miasta, przy porcie tego Quarteria, było ciężko, ale udało się. No robi się gorąco, więc otwieramy też okna od razu i niech się tutaj wietrzy.
Czekam na skuter. Hey Pidgeot, trans company. It's very good. No i już po wszystkim, nie wiem czy udało się coś nagrać tutaj z zewnątrz, ale transakcja nie przebiegła pomyślnie. No do dupy był ten skuter. Fajny, ładny, taki sam jak nasz, jeżeli chodzi o wielkość, może troszeczkę ciutkę mniejszy. No ale tak, mocy jakoś tak nie miał. Coś on mówił, że tam właśnie gaźnik jest raz na jakiś czas niby nawala, ale przejechałem się dwa kółka i już za drugim razem już mi zaczął nawalać i po prostu prędkość tam w ogóle nie wzrastała. W ogóle nie miał mocy, więc coś tam było nie teges. Do tego skręcało ciągle koło. W lewo jak puściłem kierownicę to od razu mi skręcał na bok. Więc pewnie po jakimś wypadku plus jeszcze ten gaźnik to za dużo roboty dla nas. Potrzebujemy czegoś lepszego, a i tak cena była wysoka, bo 1200 euro. Słuchajcie, nasz skuter kupiliśmy za 4200 i to był wypasiony skuter, naprawdę fajnie działający. A tutaj za prawie 5000 takie gówno. Co prawda niby z 2016, ale to dobra, nieważne, szukamy dalej. Kolejny mały update, piękna pogoda jak widzicie. Robi się znowu gorąco, najgorzej jest po prostu wieczorami. Koło 20 robi się maksymalna temperatura, kiedy już właśnie słońce zachodzi. Nie wiem jak to jest, ale wtedy jest po prostu nie do wytrzymania. Wracając do skutera, no nie jest łatwo. Słuchajcie, najlepsze miejsce podobno do szukania to tutaj. Dowiedziałem się od pewnego znajomego z Portugalii, że marketplace i mają jeszcze to co my, czyli OLX. .pt. No i tutaj na tym portugalskim OLX też szukam ile się da, ale no w okolicy nic nie ma. No i zacząłem się zastanawiać nad jakąś alternatywą, no i pojawiła się taka alternatywa, że może na przykład taką hulajnogę, znaczy to nie do końca jest hulajnoga, ale taki pojazd trochę a la skuter, a la chopper, tutaj od takiego ziomeczka, no i cholera, gdzie to zniknęło. Myślę o, może o czymś takim na przykład, słuchajcie, tutaj tu jest taka jedna opcja, tak to wygląda. No wygląda to całkiem solidnie, jest też na dwie osoby, co najfajniejsze, nie trzeba rejestrować. I kończąc temat, który został mi przerwany, bo tam coś z pracy wyleciało. Słuchajcie, te skutery, które widzieliście, no też wróciłem ze sklepu, który jest tutaj w Faro, gdzie sprzedają nowe takie skutery elektryczne a la chopper i tak popatrzyłem na to, 2000 euro to kosztuje i to jest takie tandetne, plastikowe, chińskie główienko, że chyba jednak nie. Może jakby było za 1000 euro gdzieś do kupienia, to może bym kupił, ale z drugiej strony też patrzyłem na te szerokie opony, no i te opony to po prostu by się nie zmieściły na naszą platformę. I ciężko by było to zabezpieczyć, żeby to nie spadło. Ten chopper chyba jednak odpada. Biorę jeszcze pod uwagę ten skuter elektryczny. Jakby się udało gdzieś znaleźć skuter elektryczny, taki wiecie, używany za 1000 euro, to bym kupił, żeby był na dwie osoby i od razu z kufrem. Ale jeżeli nie, no to chyba jednak dalej zostajemy przy zwykłym skuterku i szukamy dalej. Tylko problem jest z tą rejestracją. Słuchajcie, dowiedziałem się, że tutaj jednak trzeba zarejestrować, jak kupujesz jakąś rzecz od kogoś, typu właśnie samochód, skuter, to o pierwsze co, tutaj nie podpisujesz żadnego kontraktu, tylko musisz z tym człowiekiem iść do tego urzędu i od razu oni to robią, no natychmiast przepisują wtedy, że ta rejestracja jest na ciebie. No i to będzie problem, bo ogólnie ja nie mam tutaj właśnie tego specjalnego identyfikatora takiego podatkowego, NIFE, który trzeba sobie zrobić, więc może być problem. No ale będziemy kombinować. A tak w ogóle to, słuchajcie, jak widzicie, nie wiem czy poznajecie to miejsce, ale parę odcinków temu tutaj byłem o 6 rano i było zdecydowanie więcej wody. A teraz wygląda to tak. I jeszcze jest piękny zachód. Ciekawie. Jednak chyba dało radę, by tutaj pływać na supie. Przynajmniej tutaj sobie popłynąć gdzieś tam do tych patyków troszeczkę. I tam taka rzeka jest, motorówką ktoś widziałem, zasuwał.
No, a z tym skuterem to tak nieciekawie trochę wygląda, ale będziemy walczyć. Zaraz pewnie zobaczycie w następnej scenie może jakieś dalsze próby. Co jeszcze warto wziąć pod uwagę? Tego skutera, co dzisiaj oglądaliśmy, no on miał kosztować 1200 euro. No i przygotowaliśmy się już na to kupno, więc pierwsze co, to Ewa skoczyła do bankomatu i wypłaciła kasę. I tutaj trzeba uważać na jedną rzecz, bo niestety nie zauważyła tego, że prowizja prowizją, tam jakieś 4 euro pisali, ale czasami można się naciąć. Bo jeżeli macie konto w mBanku i macie multikonto, czyli macie eurosy osobno i złotówki osobno, to jak wypłacacie z takiego bankomatu, no to on może was troszeczkę oszukać i zamiast właśnie pociągnąć wam euro z twojego konta euro, no to pociągnie euro w złotówkach i przetransferuje to po super ekstra kursie, który właśnie nastąpił dzisiaj, który wynosi 5,40 za 1 euro. Czyli jednym słowem, troszeczkę wtopiliśmy, a dokładnie to 140 euro wtopiliśmy na nic, ale no niestety, tak te bankomaty działają. Trzeba uważać, kiedy pokazuje się tam, że no czy zgadzasz się na przewalutowanie tyle i na tyle, no to nie klikać tak, tylko nie i wtedy dopiero on pyta się, czy chcesz wypłacić ze swojego normalnego konta w euro. To taki tip dla was. No my niestety już nic z tym nie zrobimy. No ale mamy na szczęście gotówkę, przynajmniej taki plus i będziemy dalej walczyć. Dobra, to do następnej sceny. Dobry, nowy dzień w Faro i jest pierwsze zaskoczenie w mieście Faro. Zobaczcie, tutaj jest taki fajny bulwar. Wcześniej jak tutaj byłem, to nie udało mi się dojść do tego miejsca i zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Do tego jest koteczek nawet. Ewa znalazła koteczka. Tutaj tak ciekawie, bo są tory. Jeżdżą sobie tutaj pociągi, można sobie taką wycieczkę pociągiem zrobić. Tutaj są wycieczki takie łódeczkami, gdzie można sobie popłynąć tam nad ocean, na plażę, bardzo ładnie. No i jeszcze co najfajniejsze, to tam jest lotnisko, jak pamiętacie. Więc tutaj co chwilę przelatują nad tobą jeszcze samoloty. Więc niezły efekt. No i nawet restauracja z takim widokiem. Też nieźle to wygląda. No i idziemy dalej, jak będzie coś ciekawego, to wam pokażemy. Co najważniejsze, mamy umówione nowe spotkanie na oglądanie nowego pojazdu, więc jutro rano o 10 prawdopodobnie może uda się zobaczyć i kupić nasz nowy pojazd. Więc widzimy się już prawdopodobnie jutro. Faro, taki ciekawy sklep z konserwami, z sardynkami. Zobaczcie, ile tego mają. No i to są takie sardynki, które możecie kupić na prezent dla kogoś, na urodziny, bo są różne daty. Jak ktoś lubi sobie sardynki, to można polecić. A tutaj są różne smaki, bardzo dużo tego jest. Tutaj są napisane? A, każdy kolor oznacza inny smak. Mają też dla wegetarian nawet sardynki. Dziwna sprawa. No, ile to kosztuje? 7 euro. 7 euro za sztukę. No, ale to różnie, te akurat. Okay. A tam są różne ceny. Są jeszcze takie. No dobra, to ja biorę jedne sardynki z 2009 roku. Ciekawe dla kogo. A ty, Ewa? Bierzesz jakieś sardynki? Wzięłam sardynki z 1955 i 1962. Ha, ciekawe dla kogo? Ciekawe.
Week. No dobra. To jeszcze nie koniec dnia. Tak sobie pomyślałem, że lubicie usprawnienia techniczne i w ogóle jakiś taki wątek techniczny, żeby nie było w tym odcinku tylko o tym naszym nowym pojeździe, który jutro będziemy oglądać i może kupować. To chciałem wam pokazać tutaj moje nowe rozwiązanie. Mianowicie chodzi o rozwiązanie, żeby uruchomić. Mianowicie chodzi o to, że no jest w kamperze gorąco. Jest gorąco i klimy nie jesteśmy w stanie włączyć na dziko z tymi naszymi panelami i tym regulatorem 40 A. No jeszcze jak słońce daje na maksa, no to tą klimę można tam odpalić na jakąś godzinkę. Ale co to jest, kurde, mucha mi tu lata. Co to jest godzinka, kiedy jest bardzo gorąco? Dzisiaj na przykład taki chłodniejszy dzień, 27 stopni, więc w kamperze tylko 33 było. To i tak jest całkiem nieźle, ale czasami jest gorzej, no i ta klima po prostu jest no, wymagana w takim kamperze z takimi szybami, a ciężko go wywietrzyć. Wpadłem na taki pomysł, słuchajcie, że mamy w końcu ten generator jeszcze ze Stanów. Tu jest ten generator. Myślałem, że nie będę go odpalał, ale chyba jednak go odpalę. No i jak to zrobić? I teraz jest taki temat, że żeby to zrobić, no to nie jest tak prosto, bo to jest główny kabel od kampera i on obecnie zawsze był podłączony tutaj pod tą przetwornicę, żeby na kempingu z 220 przetworzyć prąd na kampera, czyli na 110. No i tutaj mam taką złączkę. Zrobiłem tutaj taką złączkę, bo oryginalnie była inna złączka, która nie pasowała tak naprawdę do tego wejścia tutaj. Więc odciąłem ten kabel i tu wpakowałem taką złączkę, która fajnie pasuje, jak widzicie, bo przede wszystkim idzie bokiem, a ta przetwornica jest tam wciśnięta, no i wiem, że kabel nie wypadnie, nie? Niestety te złącze nie pasuje mi do generatora, więc nie mogę sobie teraz wymienić w łatwy sposób. Wymienić tego kabla i to jest właśnie ten problem, który teraz chciałbym dzisiaj rozwiązać. Na przykład ten kabel amerykański pasuje do tego generatora, no bo jak zobaczycie tutaj, to o, to działa mniej więcej tak. Ciach i jest podłączony kabel. No i pomysł jest po prostu taki, żeby dorzucić tutaj do tej złączki drugą złączkę taką i wtedy będę miał dwa kable. No i ten sobie będzie tutaj ciągle wepnięty, a ten będę awaryjnie podłączał raz na jakiś czas do generatora. No i wtedy na dziko będę miał prąd z generatora. Odpalę sobie generator i odpalimy sobie klimę, ochłodzimy trochę kampera. No i wtedy będzie można przyjemnie spać. Ale tak przy okazji, zobaczcie, tutaj taki mały problem napotkałem, bo ostatnio, kiedy na tą ścianę waliło tutaj słońce, a my byliśmy na kempingu i tu chodziło to na maksa, tutaj pobierało 1500 watów non-stop przez kilka godzin i słuchajcie, zauważyłem coś niepokojącego, bo ta złączka była strasznie nagrzana i teraz jak ją wyciągnąłem, to tutaj zauważyłem, zobaczcie co. Ups, nieciekawa sprawa, co nie? Nieciekawa sprawa, bo coś tutaj się jakby nadpaliło, bo naprawdę coś tu się nadpaliło, ale ogólnie jeszcze działa. Tylko wygląda na to, że tutaj ten prąd, który tu idzie do tego kampera, jest już naprawdę duży. No bo jednak z 220 na 110 to powoduje, że amperaż jest dwukrotnie wyższy. No i tutaj dlatego Amerykanie mają takie kable oryginalnie podpinane, no a nie taki kabelek byle jaki. No i jak to montowałem pierwszy raz, to myślałem, że to da radę, ale przy takich warunkach ekstremalnych, kiedy tutaj jest 40 stopni, ta przetwornica się zaczyna grzać, sama w sobie zżera już chyba ze 100 watów, tutaj wentylator chodzi, pobór jest 1500, no to jest ogromny pobór i ogromne przeciążenia się tutaj robią. Do tego wali tutaj słońce, jest tu gorąco, no i taki oto efekt. Więc z tym na pewno będę musiał coś zrobić i docelowo chyba wymienię po prostu tą wtyczkę na taką. Wtedy będę miał uniwersalną wtyczkę i pod to, i pod generator. Tylko zależy mi na tym, żeby ten kabel szedł w bok, tutaj w bok. Żebym mógł sobie to podłączyć tutaj, ale żeby kabel mi szedł w bok, bo jak widzicie to kiepsko się trzyma. I podczas jazdy, no to by wychodziło, nie? No dobra, no więc tak to tyle z tego tłumaczenia. Ja zabieram się za robotę. Robię to na razie tak tymczasowo, a później, tak jak mówię, wymienię ten kabel. Tutaj odkręciłem, zobaczcie, że rzeczywiście te kable są dosyć cienkie. Dlatego to się prawdopodobnie tak mocno grzeje. Tutaj choćby i w tej wtyczce, którą mam zastępczą, oryginalną, amerykańską, już są troszeczkę grubsze. Więc no nie wiem, czy nie zamienię jednak to na to rozwiązanie na kempingach. Okej. Okay.
Dobra, robię i zaraz odpalimy generator, zobaczymy, czy to wszystko działa. Dawno nie uruchamiany. I od razu przypominają się czasy z Ameryki, kiedy były upały po 40 stopni, a ja co chwilę musiałem odpalać tego generatora, bo czasami zdychał nam, bo to albo na przykład już nie było paliwa, po godzinie to było trzeba dolewać, albo coś tam z klimą się działo i też zdychało. No masakra, ale dobra, odpalone. Co prawda to jest malutki generatorek, 2500 watów, jak widzicie, ale jest w stanie uruchomić jedną klimatyzację, zwłaszcza nawet tą środkową, która pobiera około 1500, więc dobra, idę do kampera i spróbuję odpalić klimę, zobaczymy, czy to zadziała. Coś tu się dzieje, idziemy do generatora, zaraz się klima uaktywni, na razie włączyły się wentylatory, no i zobaczymy, jak przysiądzie generator, jak dostanie pełne obciążenie. No z tym generatorem co jeszcze warto powiedzieć? No ogólnie to jest głośne rozwiązanie. Troszeczkę nie podoba mi się takie coś tutaj, zwłaszcza w Europie nie jest to popularne, żeby tak smrodzić i generować hałas generatorem, no ale jak trzeba, tak trzeba. No przez cały rok praktycznie tego nie używaliśmy. Teraz są te upały, więc no trzeba sobie jakoś radzić. Podejrzewam, że i tak nie będę za często go uruchamiał, no ale jest to jakieś też awaryjne rozwiązanie. Jakby było już naprawdę mega krytycznie, no to zawsze można sobie uruchomić to w taki sposób. Więc warto taki mieć generator. Okej, właśnie było słychać takie mocniejsze obciążenie. To jest znak, że włączyła się chyba klimatyzacja. Idę jeszcze sprawdzić. Ale chyba działa. Fajnie. Tak jest. Światełko nie mruga. To znaczy, że uruchomiła się już klima i sobie chodzi. Dobra, to zamykamy jeszcze okna, żeby nam te zimno nie wychodziło. I na chwilę niech sobie pochodzi ta klima na tym generatorze. A z tym kablem to jeszcze tak zrobiłem, że jednak podłączyłem tylko tą jedną nową końcówkę, która pasuje i tutaj, i tutaj. Po prostu na kempingu będę zawsze dokładnie sprawdzał, czy ona jest dobrze podłączona. Nie chciałem mieć dwóch osobnych końcówek, bo w końcu jeżeli już odpalę prąd w jednej, to w drugiej końcówce będzie napięcie i jakby ktoś to dotknął, to mogłoby kogoś zabić. No więc lepsze rozwiązanie jest takie. Spróbuję jeszcze po prostu docelowo poszukać lepszej końcówki z lepszym, grubszym kablem i takiej właśnie, że kabel idzie w bok, żeby to po prostu mocniej się tam trzymało. Najlepiej, że ten kabel właśnie wychodził bokiem. No dobra, to tyle. My się tutaj chłodzimy w tej naszej klimatyzacji wypasionej i widzimy się jutro już z samego rana. Zobaczycie nasz nowy wypasiony pojazd. Mam nadzieję, że transakcja przebiegnie pomyślnie tym razem. Generator chodzi głośno i trochę mi wstyd za to wszystko, ale no co zrobić. Też zauważyłem jedną rzecz i teraz mam do Was pytanie, bo wchodzę do kampera i kurde, ta klima mocniej daje. Z generatora? Mówię, co jest, jaka różnica? Przecież tu mam 110, a jak jestem na kempingu, też mam 110. Skonwertowane co prawda z 230, ale to nie ma różnicy. No, ale jednak chyba jest jakaś różnica, bo na tym moim wyświetlaczu, który pokazuje ile tam watów zużywam, było napisane ostatnio 50 Hz. A tutaj sprawdziłem na generatorze, jest 60 Hz. I teraz jaka jest różnica między tymi hercami? Czy ja mogę coś zepsuć? Moje urządzenia mogą zostać zepsute, kiedy używam 50-hercowego prądu? Jak to jest właśnie z tym, bo nie za bardzo kumam? Może ktoś z Was ma z tym doświadczenie? I takie właśnie pytanie tutaj do elektryków. Jeżeli ktoś tutaj się na tym zna, to dajcie znać w komentarzach, bo no nie wiem, czy sobie czegoś nie uszkadzam i co powinienem teraz zrobić. Jakiś kolejny konwerter z 60 na 50, a raczej z 50 na 60? Poproszę o Wasze odpowiedzi w komentarzach. Dzięki. No to dzień dobry, witam w nowym dniu. Jedziemy właśnie oglądać nasz nowy pojazd. Tak jak obiecywałem, małe stresiki tutaj od samego rana, bo nawigacja nas wyprowadziła.
tak naprawdę tylko 30 km od tego naszego miejsca, ale 30 i aż 30, bo dla tego kampera, jak wiecie, to nie jest mało. Przeliczyłem, że tak w dwie strony te 60 km, żeby zrobić, to jest koszt przy dzisiejszym paliwie 171 zł, żeby sobie podjechać i zobaczyć jakiś przedmiot. Więc no, nie za bardzo nam się to opłaca, potrzebujemy szybko jakiegoś pojazdu. No i niestety jeszcze był taki problem, że się wkopaliśmy w jakąś gównianą drogę, bo bezpłatną chciałem jechać. Ale było tak wąsko dla tego kampera, że no nie dało rady. Musieliśmy zmienić nawigację, no i pojechaliśmy autostradą. Znowu nielegalnie, ale cóż, będzie trzeba to ogarnąć tutaj w tej Portugalii, bo tutaj jakiś inny mają system. No i jedziemy. Mam nadzieję, że coś się uda nagrać w tej transakcji. No i widzimy się już prawdopodobnie po. Więc do zobaczenia. Jesteśmy na miejscu i już jest po transakcji. Słuchajcie, udało się. Zobaczcie, co mamy. Tego się nie spodziewaliście. Mieliśmy już nawet małą przejażdżkę tutaj razem z Ewą i to nie jest takie trudne. Tandem, słuchajcie, tandem. Piękny tandem z fajnym osprzętem za 440 euro udało się kupić. No, nie dało rady zjechać trochę mocniej, ale nieważne, bo i tak warto chyba. Bo słuchajcie, na przykład tutaj, ja trochę się na rowerach znam, więc na przykład to jest naprawdę wysoka jakość. XT Dore. Tutaj mamy kierownicę Zuma. Tu też jakieś siodełko takie z wyższej półki, jakiś dodatkowy hamulec i tutaj jeszcze też jest Dore. Przerzutki są Dore, więc ogólnie komponenty są spoko, wygląda naprawdę solidnie. Myślę, że będzie się sprawdzał. No i co? Pakujemy go, jedziemy na pierwszą przejażdżkę, pewnie z Ewą, ale może to już w następnym odcinku, bo ten już odcinek chyba jest za długi. Mamy to, co chcieliśmy, mamy swój pierwszy pojazd, trochę tymczasowy. No i w następnych odcinkach będziemy pewnie coś ulepszać w tym naszym super tandemie. Więc do następnego odcinka, jeżeli jesteście ciekawi, subskrypcję pamiętajcie. No i do zobaczenia, na razie, hej. Zapakowaliśmy go tak, trochę tymczasowo, bo jeszcze nie mam pomysłu na to wszystko, więc przypiąłem tak byle jak. Tutaj, żeby po prostu nie rysowała kierownica. Tutaj na kokardkę, tutaj jakoś tymi pasami. Użyłem tych starych pasów jeszcze z skutera, no bo jeszcze tam trochę po odcięciu zostało. No to jeszcze na koniec tak podsumowując, dlaczego w końcu nie wzięliśmy skutera i dlaczego zdecydowaliśmy się na tandem? No, przede wszystkim ta rejestracja. Jak troszeczkę się dowiedziałem, jak to wygląda i ile trzeba czekać na ten niby numer fizyczny NIF, no to za długo to trwa, a potrzebujemy po prostu coś na teraz, więc najprostszą opcją jest za 450 euro taki tandem, rower. Może jeszcze będziemy go jakoś fajnie upgrade'ować i później dokupimy sobie skuter już może na zimę albo no zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. No ale właśnie głównie ta rejestracja nie jest taka prosta tutaj. Trzeba też podać jakiś adres. No w poniedziałek chcę właśnie iść tutaj do urzędu w Faro, żeby sprawdzić, czy mogę zrobić ten numer i czy to jest łatwe, więc dam Wam jeszcze znać. No ale na razie to, co wyczytałem w internecie, a różnie to bywa w internecie, no to nie jest tak łatwo. Zobaczymy. Na razie wsiadamy na tandema i właśnie robimy naszą pierwszą trasę z Ewą. Jedziemy na plażę, nad morze, więc to już pewnie w następnym odcinku. No i to tyle. Pewnie będzie kilka przygód pewnie z tym rowerkiem. Już szczerze mówiąc się zaczęły, ale opowiem Wam o tym w następnym odcinku. Dobra, do usłyszenia, na razie, trzymajcie się i hej!